Ten film jest gorący. Nie tylko ze względu na temat, ale również ze względu na fakt, że został skończony przed paroma godzinami. Jesteście Państwo członkami, uczestnikami światowej premiery filmu Pawła Wysoczańskiego pod tytułem Jurek. Państwo przyszli w tłumie i to trzeba powiedzieć, że Państwo nie przyszli dla mnie, nie przyszli dla filmu, Państwo przyszli dla Jerzego Kukuczki. Również kawał dobrej roboty. W tej bardzo tutaj ładnie zakomponowanej przestrzeni w Ogrodzie Gwiazd miałem przyjemność spotkać się z gwiazdą polskiego himalaizmu. Był Krzysztof Wielicki, czyli ta osoba, która jako piąta w ogóle na ziemi zdobyła koronę Himalajów i Karakołu. Oprócz pana Krzysztofa Wielickiego był z nami Paweł Wysoczański, czyli autor filmu Jurek. Miałem zaszczyt tutaj być gościem swojego koproducenta Silesii Film na premierowym pokazie filmu Jerzym Kukuczce Jurek. Film jest, jak tytuł wskazuje, o Jerzym Kukuczce, o Jurku, o którym mówi Majer, że czy był tym robotnikiem w latach 60., czy później już wspinaczem pełną gębą, znany na świecie. To był ciągle tym samym Jurkiem przez te dziesięciolecia i nic się nie zmieniło. Paweł chciał ode mnie się dowiedzieć jak najwięcej, ponieważ znają dobrze Jurka, wspinałem się z nim, więc wydaje się, że mój głos i ta opinia była ważna. Chodzi o to, żeby pozostała jakaś pamięć historyczna o tak wybitnym człowieku i żeby go przybliżyć, pokazać całość jego życia i wiele różnych innych aspektów życia Jurka, który jest na Śląsku, jak wiadomo, bardzo dobrze znany i nigdy za wiele takich informacji. Myślę, że ten film się świetnie wpisze w jakąś taką spuściznę śląską, rozumianą szeroko, nie tylko kulturową w ogóle. Znakomity dokument, myślę, że dokument, który tutaj na wielu widzach w Katowicach zrobił szczególne wrażenie, tym bardziej, że jest to film o osobie związanej jak najbardziej z tym regionem. Myśmy mogli zobaczyć niebo i siłę człowieka, ogromną siłę i hard ducha. I to zawdzięczamy Panu, że to zostanie dla pokoleń. I z tego jesteśmy po prostu jako Śląscy bardzo dumni. Jest to prawdziwy film o prawdziwym człowieku. Przede wszystkim o człowieku z pasją. Z tego ekranu absolutnie biło taką siłą osobowości. I dobrze, że są tacy ludzie jak był Jerzy Kukuczka i dobrze, że są tacy reżyserzy jak ty. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich do obejrzenia tego filmu już niebawem na ekranach kin Silesii, nie tylko. Także zapraszam gorąco na film pod tytułem Jurek. A jaki film? No myślę, że dobry. Jurko może być tylko dobry film.